To ja was, kochani, pragnę przywitać jako brat w Chrystusie. Ten, który stąd wyszedł i tu powraca. Jakoś tak dzisiaj wspomnieniowo nam się zrobiło i myślę, że będzie to dla nas czas dobrych wspomnień i refleksji. Witam was zatem, drodzy współpielgrzymi, w wędrówce do Królestwa Bożego. Dobrze was przywitałem? No to się cieszę. To się cieszę. Moi drodzy, skoro dzisiaj mówimy o pewnych wspomnieniach, skoro mamy porę letnią, jak zostało to już zauważone, to nie mówmy o ciężkich rzeczach. To mówmy o rzeczach, które mogą być inspirujące, zachęcające, ale które oczywiście będą oparte na Słowie Bożym. I chciałbym razem z wami dzisiaj zastanowić się nad taką kwestią. Jak rozpoznać cel swojego życia? To po pierwsze. A po drugie, jak dążyć do jego realizacji? Myślę, że poszukując odpowiedzi na to pytanie, warto posiłkować się przykładami ludzi, którzy taki cel osiągnęli. Z pewnością znajdziemy takich ludzi. Ja wybrałem dzisiaj, drogie siostry i bracia, pewną postać i tę postać chciałbym wam dzisiaj przybliżyć. A jest to moim zdaniem postać wyjątkowa. Pozwólcie, że powiem o niej kilka słów. Otóż w 1880 roku, więc dokładnie wiek temu, czy nawet prawie już dwa, urodziła się dziewczynka o imieniu Helenka. A dokładnie nazywała się Helena Keller. Ta mała dziewczynka w wieku półtora roku straciła wzrok i słuch. To jest straszne, kiedy człowiek w tak młodym wieku, kiedy na początku swojej życiowej drogi staje się inwalidą. Tak, bo to było inwalidztwo. Straciła wzrok i słuch. Oczywiście, że w wyniku tego nie była w stanie nauczyć się poprawnie mówić. Nie mogąc odsłuchiwać głosek, człowiek nie jest w stanie poprawnie ich fonować. Do 7 roku życia wyrażała swoje potrzeby wierzganiem, śmiechem, wrzaskiem. Była dzieckiem trudnym. Rodzice mieli bardzo poważny problem z przygotowaniem tego dziecka do normalnego życia. Ale znaleźli dla niej bardzo zdolną nauczycielkę. I ta zdolna nauczycielka nazywała się Anna Sullivan. Ona też była niewidoma, ale za to mówiła i słyszała. I Anna Sullivan nie widziała w tej małej Helence, nie widziała w małej Helence dziecka, które nie będzie w stanie normalnie funkcjonować, ale widziała w tym dziecku ogromny potencjał i zaczęła je uczyć konsekwentnie mówić. Uczyć je czytać poprzez alfabet Braille'a. Godzinami, a to zamieniało się w tysiące godzin, wystawiała swoją dłoń i uczyła ją pisać, rozpoznawać wypukłości na dłoniach, aby mała Helenka potrafiła komunikować się ze światem. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że to dziecko głuche, niewidzące, w wieku 16 lat dostało się do szkoły. Wtedy dopiero. W roku 1904, w wieku 24 lat, ukończyła studia z wyróżnieniem. Potrafiła już mówić. Co prawda niewyraźnie, ale mówiła. Dalej. Kiedy skończyła studia, postawiła sobie taki cel. Chciałabym pomagać ludziom takim jak ja, ociemniałym, ograniczonym poprzez inwalidztwo. I rzeczywiście ten cel tak mocno zdominował jej sposób życia, że w wyniku postawionych sobie jakby wyzwań odwiedziła prawie 40 krajów na świecie. A nie były to czasy, przynajmniej na początku jej pracy, kiedy podróżowały się samolotami. 40 krajów świata. Odwiedzała pałace prezydentów, salony i najbardziej prestiżowe miejsca. Tutaj widzimy ją podczas spotkania z wynalazcą telefonu, Aleksandrem Grahamem Bellem w roku 1901. Tutaj możemy ją zauważyć na spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Herbertem Hoover'em w roku 1932. Była często zapraszana do takich miejsc. Dalej. Tutaj Helen Keller spotyka się z Johnem Kennedy w roku 1961. Tych podróży było więcej.
napisała prawie tuzin książek. O samej Helenie Keller nakręcono dwa filmy fabularne i filmy te dostały nagrodę Oscara. Co więcej, była popularną prelegentką, była obrończynią praw ludzi pokrzywdzonych, stawała w obronie tych, dla których los nie był łaskawy. Odwiedzała szpitale, sierocińce, ośrodki dla ludzi dotkniętych cierpieniem. Bywała często tam, gdzie zderzała się z ludzką tragedią. Tu możemy ją zauważyć w szpitalu dla dzieci głuchych i niewidomych. Włochy 1946, a nawet pojechała do Japonii jako Amerykanka, kraju zbombardowanego przez Amerykanów i tam została entuzjastycznie przyjęta na ulicach przez tamtejsze społeczeństwo. Tu widzimy ją, kiedy otrzymuje nagrodę filmową Oscara za film, który nakręcono jakby w intencji uznania jej zasług dla dobra drugiego człowieka. I rzeczywiście Helena Keller, kiedy zmarła w wieku 78 lat, zapytana kiedyś przez dziennikarzy, czy może być coś gorszego dla człowieka, który nie widzi, który nie słyszy, który jest inwalidą, czy może być coś gorszego? I Helen Keller powiedziała coś oszałamiającego, coś co powala, coś co zaskakuje. Powiedziała tak, może być coś gorszego, może być coś gorszego, a mianowicie najgorsze jest to, kiedy człowiek i słyszy, i widzi, i mówi, a zwłaszcza kiedy widzi, ale nie ma wizji. Nie ma wizji. Nie ma wizji. Nie ma planów co do swojego życia. Co do tego, co chciałby robić. Moi drodzy, pomyślałem sobie, że dobrze będzie dzisiaj zastanowić się wspólnie przez chwilę, co decyduje o tym, że pewni ludzie, tacy jak Helena Keller i inni, że pewni ludzie osiągają sukces w życiu, a drudzy go nie osiągają. Od czego to jest zależne? I pozwólcie, że na to pytanie dzisiaj również odpowiem, bo doszedłem do prostego wniosku. Na podstawie analizy życiorysów wielu różnych postaci. Podstawowym powodem, dla którego to, że ludzie osiągają sukces w życiu, jest fakt, że wiedzą, kim mogliby być, kim chcieliby być. Bo człowiek, który nie ma celu w życiu i nie ma wizji realizacji tego celu, nie wie, kim miałby być w życiu. Nie wie. I z tego powodu, drodzy, sięgnijmy dzisiaj do Słowa Bożego, aby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Bo na cóż moja mowa? Na cóż moje dywagacje? Niech przemówi Słowo Boże. Otwórzmy i będziemy to mogli również wyświetlić na ekranie. Otwórzmy trzecią Księgę Mojżeszową, rozdział 3, wiersz 7 i 8. Otóż kończył się czas niewoli egipskiej. Był to moment, w którym Żydzi wychodzili z Egiptu dzięki cudownej interwencji Bożej. Pod wodzą Mojżesza wreszcie spełniały się ich marzenia. Docierali do Kanaanu. Był to czas, w którym już ta idylliczna sytuacja była bardzo, bardzo bliska. Myślałem sobie, co mogli czuć ludzie, którzy spędzili 400 lat w niewoli. Policzyłem szybko, że było to około 16 pokoleń. 16 pokoleń. To było na wyciągnięcie ręki. O czym mogli marzyć rolnicy, pasterze, hodowcy? Ciemiężeni, poniewierani, deptani, których poniżano. Marzyli o ogrodach, o domach, o sadach, o zwierzętach, o tym, że będą wolni. Wreszcie będą wolni. I to było już tuż, tuż. No i cóż, Mojżesz rzekł do nich. Przyszliście do gór Amorytów, które nam daje Pan, nasz Bóg. Patrz, Pan, twój Bóg, wydał tobie tę ziemię. Wejdź, weź ją w posiadanie, jak obiecał ci Pan, Bóg twoich ojców. Nie lękaj się, nie trać ducha. A więc zobaczcie, sytuacja była czytelna i jasna. Mojżesz powiedział, Bóg wam dał tę ziemię, obiecał i zagwarantował, że ją zdobędziecie. Nad czym się tu jeszcze zastanawiać? I faktycznie, jak mówi tekst biblijny, Pan użalił się nad nimi. Czytamy w kolejnym tekście. Bóg rzekł, dosyć napatrzyłem się na udrękę mego ludu w Egipcie i nasłuchałem się narzekań na jego ciężców. Znam więc jego uciemiężenie.
wstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. A zatem Mojżesz, jak rasowy przywódca, wybrał 12 zwiadowców. Nie po to, żeby mieli określić, czy istnieją potencjalne warunki, aby zdobyć tę ziemię, bo to zostało wcześniej rozstrzygnięte. Ale sprawdzić, którą drogą pójść, jakie są zagrożenia, przygotować odpowiednio drogę. A więc wybrano taką grupę służb specjalnych. To było 12 ludzi, wytypowanych, zdolnych, bystrych, oczywiście też odpowiednio fizycznie i mentalnie gotowych do tego typu zadania. Kwestie zdobycia ziemi Bóg rozstrzygnął dawno, nie trzeba było tego jakby przez zwiadowców określać. No i czytajmy dalej, co się dzieje. Wyruszyli więc i badali kraj od pustyni Sin aż do Rehob u wejścia do Hamu. Tam też odcięli gałąź krzewu winnego razem z winogronami i ponieśli ją we dwóch na drągu. Do tego zabrali jeszcze nieco jabłek, granatu i fig. Niech popracuje troszkę nasze wyobraźnie. Nieśli na drągu, jak powiedzieliśmy, gałąź krzewu winnego. To musiało być imponujące, to musiało robić wrażenie. To naprawdę wyglądało zachwycająco. Po 40 dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przyszli na pustynię Paran i stanęli przed Mojżeszem i Aaronem oraz przed całą społecznością Izraelitów. Złożyli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju. I tak im opowiedzieli. Udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód. A oto jego owoce. Pierwsze zdania, no, na pozór tylko potwierdziło oczekiwania ludzi. Na pozór. Bo faktycznie, jak się okaże za moment, były one deklaracją niewiary. Tak, niewiary. Bo tuż po tych słowach pojawiło się jeszcze jedno. Ale! Tak, Mojżeszu, ale! No to zobaczmy, co było po ale. Jednakże lud, który w nim mieszka, w tym pięknym kraju, jest silny. A miasta jego są obwarowane i bardzo wielkie. Ha, widzieliśmy tam również Anakitów. Amalekici zajmują okolice Negebu. W górach mieszkają Chetyci, i Jebuzyci, i Amoryci. Kananejczycy mieszkają wreszcie nad morzem i nad brzegami Jordanu. I rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów, kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, którzy tam byli, których widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam również olbrzymów. Anakici pochodzą od olbrzymów. A w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcze. I takimi byliśmy w ich oczach. No, jedną rzecz mogę powiedzieć z całą pewnością. Że tych 10 zwiadowców z pewnością nie posiadało takiej wizji, jaką miało 2 zwiadowców. Bo z tych 12, 2 miało nieco inną wizję. Jak się za chwileczkę okaże, tych 10 skupiło się na przeszkodach, a pozostali na możliwościach. No i cóż mogło się wydarzyć? Oczywiście Izraelici w miarę słuchania takiego sprawozdania zaczęli topnieć. Nadzieja ustępowała tchórzliwej rozpaczy, strach udzielił się całemu obozowi, pojawiło się szemranie. Niektórzy byli gotowi nawet oskarżyć Mojżesza o to, że ich zdradził. Więc Kaleb, widząc, co się dzieje, a był jednym z tych 12, wystąpił, aby uspokoić lud, który burzy się, który dopuszcza się rewolty i mówi: słuchajcie, trzeba ruszyć i zdobyć ten kraj. Na pewno go zdobędziemy. Spokojnie. Spokojnie. Można wyolbrzymiać trudności, można szerzyć defetyzm, można uprzedzać do innych. Wtedy co się dzieje? Takie są efekty. Zobaczmy. Wtedy całe zgromadzenie zaczęło wołać, podnosząc głos. I płakał lud owej nocy. Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo tu na tej pustyni.
Czemu nas Pan przywiódł do tego kraju, jeśli mamy paść od miecza, nasze żony i dzieci mają stać się łupem nieprzyjaciół? Czyż nie lepiej by nam było wrócić do Egiptu? Mówili więc jeden do drugiego. Wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu. A cóż, rebelia sięgnęła punktu kulminacyjnego. Ludzie wzgardzili, jeśli oczywiście wzgardzili Mojżeszem, to wzgardzili Bogiem. I posądzili Mojżesza o to, że ich zwiódł. Jak to Pan Bóg ich zwiódł? Ten, który ich wyprowadził z Egiptu? Ten, który rozpostarł morze? Ten, który uciszył plagi? Ten, który ich nakarmił na pustyni? A w jaki sposób skorzystali z tej wiedzy? I zobaczcie, co się dzieje dalej. Byli gotowi cofnąć się do miejsca, gdzie byli poniewierani, deptani, niszczeni, gdzie ograbiono ich zgodności, gdzie ich dzieci zabijano, gdzie pracowali ponad miarę. Wiecie co? To jest przerażające. To jest przerażające. Trudno się z tym nie zgodzić, że wpływ paru ludzi pozbawionych wizji może zrujnować każde przedsięwzięcie. Najbardziej ambitny plan. A szczególnie wtedy, gdy są to przywódcy. Przywódcy bez wizji. Przywódcy bez celów. Przywódcy bez wyobraźni. Czasami wystarczy kilka słów, by zabić najlepszą ideę, zgasić drugiego człowieka. No i stało się, jak się stało. Ludzie rozsierdzeni ruszyli na Mojżesza i tylko interwencja Boża sprawiła, że Pan Bóg ocalił Jozłego i Kaleba. Ale los tych 10 zwiadowców, warto byśmy to przypomnieli sobie. Los tych 10 zwiadowców okazał się tragiczny. Skoro chcieli wrócić do Egiptu, Bóg powiedział, spełniam wasze życzenie. Ale ze smutkiem, z bólem, bo jesteście moimi dziećmi. Ludzie, których Mojżesz posłał na zbadanie kraju i którzy po powrocie pobudzili zgromadzenie do szemrania, podając, uważajcie, fałszywe wiadomości o kraju. To nie były prawdziwe wiadomości. Ci ludzie, którzy złośliwie podali fałszywe dane o kraju, pomarli nagłą śmiercią przed Panem. Z owych ludzi, którzy badali kraj, pozostali przy życiu tylko Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego. No cóż, Bóg dopuścił to, czego sobie życzył. Drogie bracia i siostry, tak to jest. Tak to jest. Warto się nad tym zastanowić. Przecież Jozue i Kaleb dysponowali tymi samymi faktami, co owych 10 zwiadowców. Dokładnie. Dokładnie to samo widzieli. A jednak mieli różny punkt widzenia. Dlaczego tak jest? Czym się różnili? Co powodowało, że patrząc na to samo widzieli coś innego? Pozwólcie, że na to pytanie sobie odpowiem. W moim przekonaniu Jozue i Kaleb posiadali po pierwsze wiarę w Boga, wiarę w Jego obietnicy, ba, nawet wiarę w siebie, bo to też jest potrzebne. To też jest potrzebne. Gdy twoje poczucie wartości budowane jest na wierze w Boga, to masz prawo mieć wiarę w siebie. Ale mieli przede wszystkim wizję. Coś, co polega na tym, że jesteś w stanie sięgać ponad przeszkody i trudności. Coś, co sprawia, że widzisz efekty swojej pracy na początku tej pracy. Mieli wizję, o której powiedział Salomon, iż bez której, dokończcie za mnie, bez której lud się rozprzęga. Dokładnie. Przygotowując to kazanie, postawiłem sobie pytanie. No dobrze, Mirosławie Harasie, a jaką ty masz misję? Poza tym, że chcesz wygłosić to kazanie w Krakowie 1 sierpnia. A ja mam wizję zainspirować was do czegoś. Tak, zachęcić was do czegoś. Dlatego, że my też, kochani, my też wybieramy się do kanału, czyż nie? My też marzymy o tych winogronach. O tych pięknych miejscach, o tym, że wreszcie zapanuje normalność. Normalność. Tak, normalność. ZUS niepewny, kłopoty finansowe, kłopoty zdrowotne. Przyszłość maluje się nieciekawie, szczególnie dla młodego pokolenia. Więc w naturalny sposób, że sięgamy do tych Bożych obietnic, szukamy tam jakby spełnienia naszych oczekiwań. To też jest kanał, do którego podążamy.
To jest miejsce, za którym tęsknimy. Ja za nim tęsknię. Wierzcie mi. No jak się przekroczy te pół wieku, jest to tego dwie wiosny, to już inaczej patrzy się na życie. Ale moi drodzy, ale myślę, że trzeba postawić sobie kilka takich kamieni milowych. Właśnie dzisiaj. I pozwólcie, że postawię cztery kamienie milowe, na których warto zbudować właśnie siebie, człowieka wizji, człowieka mającego cele. Zacznijmy od pierwszego. Uważam, że powinienem mieć po pierwsze poczucie własnej wartości. Jeśli chcę sięgać daleko, gdzieś dalej i tak dalej. Co to jest poczucie własnej wartości? To jest moje przekonanie, że ja nie jestem dzieckiem przypadku. Że moje pojawienie się tu na ziemi nie było jakąś pomyłką czy wybrykiem natury. Że zanim pojawiłem się tu na ziemi, zrodziłem się w umyśle Bożym. W umyśle Bożym. A to znaczy, że nawet jeśli moi rodzice byli dobrzy, źli, obojętni, to dla Pana Boga nie miało znaczenia. Bo oni mieli optymalny garnitur genetyczny, który pozwolił wydać na świat taką istotę, która odpowiadała Bożym zamysłom. Tak, Bożym zamysłom. I w zamyśle Bożym On wybrał dla Ciebie kolor skóry, kolor włosów i wszystkie swoje cechy. To przekonanie sprawiło, że nabrałem poczucia wartości. Że Bóg zobaczył we mnie pewne talenty, które wiedział, że będzie mógł wykorzystać do swoich celów. I to, co najbardziej mnie zdumiewa, to, że przewidział, jak się urodzę. I przeznaczył Ciebie do konkretnych celów, bracia i siostry. I na tym powinniśmy przede wszystkim budować nasze poczucie wartości. My jesteśmy ważni dla Boga. I o tym nigdy nie zapominajcie. Punkt numer dwa. Znajdź cel dla swojego życia. Kiedy miałem 14 lat, szukałem takiego celu. Przerażała mnie wizja, że pewnego dnia umrę, Związek Radziecki napadnie na Amerykę, a Ameryka na Związek Radziecki, wystrzelą parę Minutemenów, parę SS-20, to była wtedy broń jądrowa, jaką posługiwały się arsenały tamtych armii. I cała ta bajka o życiu na ziemi się skończy. I powiedziałem, Panie Boże, ja nie chcę tak skończyć. Kto będzie o naszej ziemi pamiętał? Kto będzie wiedział o Tobie, o mnie? O mnie to może już nie ma potrzeby pamiętać. Ale o Einsteinie, o Mickiewiczu, o innych. O ludzkich zmaganiach, o ludzkich cierpieniach, o ludzkich warkach. O tym, co się tu działo. Przecież to mogłoby czegoś nauczyć inne światy. Wtedy postawiłem sobie za cel. Znaleźć swoje miejsce na ziemi. I wiecie, jest to bardzo rzeczą niebezpieczną nie znać swojego celu. Dlatego, że to może doprowadzić cię do tego, że będziesz podejmował niewłaściwe decyzje, robił głupie rzeczy. Czasami nawet będziesz sfrustrowany, popadniesz w pułapkę zniechęcenia, niespełnienia. Ja nie chcę powiedzieć, że ludzie, którzy nie mają celu, nie wpadają w takie pułapki. Owszem, wpadają czasami, ale są różnice, że nie dzieje się to systematyczny, że nie jest to jakiś proces chroniczny. I pytanie, które postawmy sobie, jest to pytanie retoryczne. A kiedy masz poczucie celu, to jesteś w stanie przewidzieć każdy szczegół swojej przyszłości? Tak naprawdę my nie musimy wiedzieć, co nas czeka w przyszłości. My nie musimy znać drogi, którą prowadzi nas Bóg. Ale jednej rzeczy możemy być pewni, że kiedy Bóg nas prowadzi, to wiemy, gdzie nas nie zaprowadzi. Bo nie zaprowadzi nas do knajpy, nie zaprowadzi nas na giełdę, nie zaprowadzi nas do domów publicznych, nie zaprowadzi nas do upadków moralnych. Upadającą giełdę papierów wartościowych miałem na myśli. Dopóki nie upada, nie jest tak źle. I nie zaprowadzi nas do miejsc, w których gdybyśmy się znaleźli, mielibyśmy tego potem żałować. Dlatego jeśli mam poczucie celu, a uważam, że je mam i chcę was natchnąć do tego, to nie poddaję się tak szybko, kiedy ogarnia mnie uczucie lęku i porażki. Ja takie nas będzie ogarniało czasami w życiu. To się zdarza, nawet bohaterom Biblii. Jestem w stanie iść do przodu nawet wówczas, gdy jestem zniechęcony. I wreszcie, nigdy nie będę marnował swojego cennego czasu. Dlatego zachęcam was, abyście ten cel znaleźli, bo brak
poczucia celu. Zresztą, co ja będę się tutaj wymądrzał? Przepisałem to z jednej mądrej książki psychologicznej. Brak poczucia celu leży u podłoża wielu poważnych problemów, z którymi zdarza się ludziom zmagać. Spotkałem takich ludzi po drodze swojego życia i pozwólcie na krótkie osobiste doświadczenie. Tu właśnie z Lubelskiej. Kiedy zostałem osobą wierzącą, muszę wam powiedzieć, że właśnie wtedy odnalazłem poczucie celu i spełnienia. Tak. Dlatego, że najcenniejszą w moim życiu była kochająca, odnawiająca, uwalniająca i umacniająca mnie obecność Boża. Przeczytałem to, co teraz powiedziałem. Dokładnie. Bo każde z tych słów przemyślałem. Najcenniejszą była dla mnie kochająca, odnawiająca, uwalniająca i umacniająca mnie obecność Boża. I nigdy wcześniej nie doznałem czegoś podobnego. Pamiętam te chwile, kiedy przychodziłem tu na Lubelską. Czasami przychodziłem za często. Czasami byłem tu częściej niż w domu. To może nie świadczyło mnie najlepiej jako młodym małżonku, ale za każdym razem, kiedy przychodziłem tutaj, odczuwałem obecność Bożą, że nieraz w moich oczach wzbierały łzy. Czy jest tu siostra Lucynka Kapralska Pitra dzisiaj? Nie. Chciałem jej bardzo podziękować. Siostro Lucynko, wiem, że nas nie słyszysz, ale kiedy ona tu śpiewała, dziś dziękuję Ci za wszystko i tak dalej, to wychodziłem ze łzami w oczy. Kiedy śpiewała Jola Mielczarek, kiedy Adaś Cygan, pozdrawiam Cię Adamie, śpiewał, kiedy Roman Rabiniak, a potem moja żona kochana, to nieraz wychodziłem wzruszony, powiedziałem, Boże, jak ja jestem zainspirowany, zmotywowany do życia. Myślę, że wielu z Was odczuwało to podobnie i były to łzy, które uzdrawiały, odbudowywały i zmiękczały moje twarde serce. I to pozostało do dziś. Ten śpiew okazał się skuteczny. Nie twierdzę, że stałem się doskonały, że wtedy otworzyłem się dla Boga i przestałem popełniać błędy. Ja potykałem się przez te 31 lat, nieraz. Ale zawsze miałem świadomość, że jestem dzieckiem króla i nie pozwolę sobie wkroczyć w te same niziny, na które wcześniej wkraczałem i na których upadałem. Dzieckiem króla. A wiecie, czemu mówię? Bo tu, w 85 roku, na tym miejscu, stał Jan Jankiewicz, kaznodzieja, żyjący jeszcze, mieszka w Australii. I powiedział coś takiego w swoim kazaniu. A jeśli pamięta się po 30 latach treść kazania, to musiało być to dobre kazanie. Ja mam obawy, żeby zapomnieć, o czym ja mówiłem dzisiaj przed zachodem słońca. Dlatego użyłem trochę slajdów. Ale postaram się zrobić na wysokości zadania. I on w oparciu o tekst z Księgi Piotra, który mówi o królewskim kapłaństwie, powiedział coś takiego. I siedziałem właśnie tam, gdzie stoi fortepian. Obok ciebie, bracie Danielu. Tak jest, pozdrawiamy. Siedziałem właśnie tam i brat Jankiewicz powiedział coś takiego. Jesteście kandydatami na królów. Myślałem sobie, ja? Na króla? Kandydat? Chłopak z Nowej Huty? Rozrabiaka? No, ale dlaczego nie? Brzmi to interesująco. Oczywiście nie na takich. Nie na takich. Moi drodzy, dziękuję Panu Bogu za te słowa. Dziękuję bratu Jankiewiczowi za te słowa. One nas zmotywowały i do dzisiaj motywują. I kiedy Jezus odbudował moje życie, to wyznaczył mu cel. I ja wiem, że ten cel jest dobry, bo Bóg jest dobry. Dlatego, moi kochani, człowiek wierzący zawsze ma w życiu cel. Zawsze ma w życiu cel. Jeśli jesteś osobą wierzącą, to nigdy nie pozwól sobie myśleć, że jest inaczej. Nie pozwól. Cel to rzeczy, które Bóg przygotował, abyś je robił. To jest to, co robisz celowo dla Boga. Celowo. W sposób przemyślany. Ja codziennie proszę Boga, aby na nowo określał moją życiową wizję, aby podpowiadał mi, co jeszcze. Co jeszcze mam osiągnąć, abym pozostał na tej właściwej ścieżce i nie pozwolił rozpraszać się jakimiś zbędnymi aktywnościami. Po prostu, co będę wam mówił długo. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, z natury rzeczy masz cel. Bo Bóg powiedział, jestem wierny. Ja was powołałem do wspólnoty z moim Synem, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
To jest moim celem, mówi Pan, powołać Cię do wspólnoty, a Twoim w tej wspólnocie wytrwać. Jak to zrobić? Po pierwsze, zostań uczniem Jezusa. A być uczniem Jezusa to nigdy nie narastać z postawy dziecka, które pyta dlaczego. To nigdy nie powiedzieć: Panie, dosyć, dziękuję, mam przejrzenie. Nie, Panie, ja Ciebie codziennie potrzebuję. To po pierwsze. I tak jak Paweł powiedział, w tej wędrówce wiary patrzeć na Niego. Po drugie, dziel się dobrą nowiną o życiu z Nim, jak je z Nim prowadzisz. Nie opowiadaj ludziom bajek. Powiedz o tym, jak On Cię zmienia, jak Cię podnosił z upadków, jak dźwigał w niemocy. I po trzecie, służ Bogu i przynieś Mu chwałę przez to, że będziesz tą ręką wyciągniętą do ludzi. A więc pamiętaj o podstawowej zasadzie. Jesteś potrzebny tam, gdzie Cię Pan postawił. Na jednym z tych zdjęć był pokazany Krzysiu Uryga. Pamiętacie go? Uczestniczyłem w procesie jego przygotowania do chrztu. Jeszcze krótko przed śmiercią rozmawialiśmy. I kiedy Krzysiu kończył seminarium, miał takie marzenie, aby być kaznodzieją. I powiedział: chcę być kaznodzieją, ale jeszcze chciałbym pójść na Uniwersytet Jagielloński. Mówi, boję się tego, że jak pójdę na uniwersytet, to ja nie będę kaznodzieją takim stuprocentowym. Powiedziałem: Krzysiu, bądź aktywny tam, gdzie jesteś. Tam Ciebie potrzebują. Tamtejsi studenci. A więc bądź dla nich tą wyciągniętą ręką. Patrz, punkt trzeci. Nie udało mu się skończyć tego uniwersytetu, ale do końca był wierny, mimo ciężkiej choroby, z którą się zmagał. A zatem popatrzcie, i to jest cecha ludzi, wiary. Kaleb i Jozue widzi powodzenia, inni widzą przeszkody. Jedni widzą trudności, a inni wyzwania. Jedni koncentrują się na olbrzymach, a drudzy na czym? Na możliwościach. W Kościele potrzeba dzisiaj takich pogromców olbrzymów. Potrzeba takich odważnych wizjonerów. Co zrobić, gdy mam z tym problem? Czy jest jakaś rada? Trzy krótkie punkty. Ja o to Boga proszę. Panie, zmień mój sposób myślenia. Zmień. To, co bracie Michale dzisiaj prosiłeś na początku nabożeństwa. Po drugie, pomóż mi zapanować nad higieną mojego umysłu. Przemyśl to, co oglądasz. Czy oglądasz bezwartościowe na okrągło programy komputerowe, telewizyjne, filmy? Jeśli tak, to tak będziesz myślał. Twój umysł jest jak gąbka. I znowu z tego miejsca wspomnienie. Andrzej Zastawnik to powiedział. Twój umysł jest jak gąbka. Jak go znużysz w atramencie, to choć go wyciśniesz, on będzie niebieski. On będzie niebieski. I po trzecie, otaczaj się ludźmi inspirującymi, mającymi wartościowe cele. A oni Ciebie zainspirują. Mnie zainspirowała Helena Keller. Kolejna zasada. Skoro powiedzieliśmy, miej poczucie w Bogu własnej wartości, to bądź też śmiały. Powiem Wam, pracowałem sam jako ewangelista. W 2007 roku miałem taką grupę ludzi, których odwiedzałem od domu do domu, sprzedając im znaki czasu. Cieszyłem się, że mogę odwiedzić dziennie 2-3 osoby, bo często tylko tyle osób reagowało na tą ofertę. Pewnego dnia wróciłem do domu, powiedziałem: Panie Boże, daj mi dotrzeć nie do 3 osób, bo ja 5 godzin spędzam w autobusie, żeby tu dojechać i wrócić. Czy to nie jest stracony czas? I wówczas, w czerwcu 2008 roku otrzymałem powołanie do służby w Kościele na stanowisko kierownika wydawnictwa Znaki Czasu. Powiedziałem: Boże, no aż o tyle nie prosiłem! I cieszę się, że cecha, jaka mi towarzyszyła, śmiałości, pozwoliła w ciągu tych paru lat wydać dziesiątki tytułów. Cieszę się, że udało nam się dotrzeć do tysięcy, ba, do 2,5 miliona ludzi. Dzięki literaturze, którą wydawaliśmy przez te lata. I cieszę się, że zrobiliśmy to razem. Razem! Bo to była nasza akcja, nasze programy. To były nasze wizje. Moi kochani, potrzeba odrobiny śmiałości. Czytałem kiedyś, że gdy wynaleziono parowóz, uważajcie, parowóz, to sceptycy powiedzieli, jeśli parowóz rozpędzi się do prędkości 45 km na godzinę, to ludzie umrą z powodu zatrzymania akcji serca. Na rowerze się dzisiaj jeździ szybciej, tak? No, a co by powiedzieli o pendolino? Moi drodzy, to jest ważne, żebyśmy byli śmiali w podejmowaniu nas ryzykownych kroków. Ryzykownych kroków. Czytałem również, że kiedy
Na wystawie w Bostonie, w Stanach Zjednoczonych, zaprezentowano maszynę do szycia, to tłum zniszczył tą maszynę, nie widząc dla niej przydatności. Szokujące. Kiedy Thomas Edison wynalazł żarówkę, to pierwsze modele i egzemplarze demonstrował za darmo, dawał je za darmo, aby przekonać użytkowników do zalet tego produktu. A więc zobaczcie, twórcy tych rzeczy nie rezygnowali ze swoich osiągnięć, ze swoich marzeń, pokonywali trudności. I rzeczywiście, to też bardzo mądry cytat. Napisał to Alfred Pala. Alfredzie, również cię tutaj przywołujemy. Siłę charakteru człowieka mierzy się wielkością przeszkód, jakich trzeba, aby go zniechęcić do podjętego dzieła. No i co wy na to? Tu, w tym leży tajemnica siły twojego charakteru. Postawiłbym jeszcze na entuzjazm. Myślę, że to jest warte, aby o tym wspomnieć. Czyli tak, poczucie wartości, powiedzieliśmy, wizja, śmiałość i entuzjazm. No to pospieszę troszeczkę. Zadzwoniłem ostatnio do mojego kolegi. On jest dyrektorem jakiejś dużej drukarni w Polsce. Wiem, że bardzo dobrze zarabia, bo ta drukarnia dobrze prosperuje. Dzwonię o 9:00, pytam, panie Bartku, co dobrego słychać? On mówi, jadę do pracy, jest 9:00 godzina. Mówi, ale tam mi się nie chce. No, trudno. Dzwonię w innym czasie, był w Norwegii. On jest wędkarzem, jeździ na ryby do Norwegii. Lubi łowić łososie. Stać go na to. I mówi, panie Mirku, ja to wstaję o 3 rano. Tak. Samolocikiem do Norwegii, o 3 rano na rybki. Mówi, czuję się rześki i wypoczęty. Powiedzcie mi, jak to jest, że nie chce mu się chodzić do roboty na 9 rano, jest dyrektorem, ale na rybki o 3 rano w Norwegii pojedzie. Entuzjazm. Jak coś kochasz, to cię to będzie porywało. I tu obecny brat Bradzikiewicz powiedział mi kiedyś, Mirku, jeśli staniesz się ewangelistą, nie będziesz mógł bez tego żyć. Piotrze, ja to zapamiętałem. Nie będziesz mógł bez tego żyć. Bo jak napisała siostra White, najbliżej jesteśmy człowieka, gdy pracujemy dla niego. Gdy pracujemy dla niego. Moi kochani, myślę, że to entuzjazm jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny. Samo to słowo pochodzi od dwóch wyrazów enteos. Z Bogiem. A z Bogiem nie trudno o entuzjazm. I dlatego, drodzy bracia i siostry, wejdźmy jeszcze do ważnego, ostatniego punktu. Determinacja. To nie jest jakieś uczucie, jakaś emocja, to jest racjonalna decyzja. I tu się powołam na pewien cytat, tym razem Jacka Moszyńskiego. Znowu tak wspomnieniowo troszeczkę. Wybaczcie te moje apostrofy, te wspomnienia, te zwroty do nieobecnych. My wiemy, że Jacek nas nie słyszy. Ale tu kiedyś powiedział takie piękne zdarzenie. Pewne plemię, dzikie plemię, straciło możliwości do życia. I drugie plemię wiedziało, że też nie przeżyje, jeżeli nie zdobędą jakiejś wyspy. Ponieważ na tej wyspie były zwierzęta, były rośliny, które mogły pomóc im przeżyć. Więc żeby uczciwie rywalizować, przywódcy tych plemion umówili się, że wsiądą do łodzi i będą płynąć obok siebie i ta łódź, która pierwsza dopłynie do tej wyspy, ta będzie ich własnością. Uczciwa walka, uczciwa walka. Oczywiście w pamięci mieli wizję głodu swoich dzieci, swoich żon, swoich ojców i matek. Rozpoczęła się mordercza walka. Wiosła pracowały, muskuły napięte. Te łodzie płynęły obok siebie, tuż. I ten, który prowadził łódź pozostającą w tyle, wiedział, że jak nie wygra, nie ma po co wracać. Nie ma po co wracać. Jak dotknąć tej dłoni, tej wyspy? Wiecie, co zrobił? Położył dłoń na krawędzi tej łodzi i odrąbał ją, a potem wziął ją prawą ręką i rzucił na tą wyspę. I powiedział, wyspa jest nasza. To jest determinacja. To jest determinacja. Pójść na nabożeństwo dzisiaj, czy nie? A może nie? Pójść na akcję. Wiecie, to nie jest tak, że to przychodzi. Czasami trzeba determinacji. Właśnie takiej. Właśnie takiej. Kochani, Pan Bóg na nas liczy. A na kogo ma liczyć? Na Kościół powszechny?
który stracił swój mandat jako ważna organizacja, choć Bóg ma tam wiele milionów szczerych, bogobojnych, kochających go istot? Czy ma liczyć na protestantów, którzy żyją w megalomańskim świecie wspomnień o swojej dawnej świetności i nie rozumieją proroctw? Bóg ma tam też miliony kochanych istot. Czy ma liczyć na inne wyznania? Liczy na nas, bo nam dał to poselstwo. I moim celem było zawsze, odkąd tutaj trafiłem, dzielić się nim z innymi. A zatem postawmy sobie kilka kluczowych pytań na koniec. Jaka jest twoja misja, bracie i siostry? Jeśli ją znasz, idziesz do przodu. Podporządkowujesz się temu, co cię, nie podporządkowujesz się trudnościom. Jozue i Kaleb byli w tej grupie. I myślę, że inspiracją będzie to, co powiedział Kaleb po 40 latach, kiedy wreszcie dotarli do Kanaanu. A powiedział tak: 40 lat miałem, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barne, abym zbadał kraj. Obecnie mam 85 lat. Lecz jeszcze dziś jestem silny jak w owym dniu, kiedy mnie Mojżesz wysłał. Jak dawniej, tak i dziś mam tę samą siłę, aby walczyć, aby wyruszyć naprzód lub wrócić. No, co by na to? Co by na to? Moi drodzy, a co ty chciałbyś po sobie zostawić, bracie i siostry? No, wybaczcie. Darmowy nekrolog mamy dla wszystkich. Ale nie sądzę, aby to było celem naszego życia. Nie to chcielibyśmy z pewnością zostawić. Jaka jest twoja życiowa misja i twoja pasja? Zdefiniuj ją. Pomyśl o tym, bracie i siostry. Postaw sobie to pytanie, a jej realizacja napełni twoje życie sensem. 31 lat temu, bracie Piotrze, dziękuję za twoją inspirację i waszą, kochani. Kocham was za to, bo do tego miejsca zawsze przyjeżdżałem z przyjemnością z moją żoną. Jak was zobaczyliśmy, odżyły te wspomnienia, miłe i serdeczne, miłe i ciepłe. O każdym z tych doświadczeń mógłbym coś więcej powiedzieć, ale właśnie dzięki tej pasji uczestniczyłem w zakładaniu dwóch zborów w jednej grupie. I dzięki tej pasji robię to, co robię, a chcę robić jeszcze lepiej. I wiek tu nie ma znaczenia. Do młodych powiem. Do młodych. Ben Carson wychował się w domu, w którym jego matka nie potrafiła ani czytać, ani pisać. Nie miał ojca. Marzył, aby zostać lekarzem. Został jednym z największych neurochirurgów XX wieku. Wizytowany, czy też goszczony w Białym Domu. Tutaj otrzymał, wcześniej widzieliśmy, najwyższe odznaczenie cywilne, jakie prezydent Stanów Zjednoczonych przyznaje obywatelom swojego kraju. Mozart miał zaledwie 7 lat, gdy opublikowano jedną z jego kompozycji. Tu proszę o konsultację brata Daniela. Sofokles, do starszych, napisał Edypa w wieku 80 lat. No, ile naszych książek mamy do napisania, kochane? Goethe ukończył Fausta, gdy miał 82 lata. Verdi skomponował swoje Tedeum, gdy miał 85 lat. A Mojżesz nie nadawał się do tej pracy, dopóki nie skończył lat. Ilu? 80. Moi kochani, nie zasłaniajmy się wiekiem. Bóg ma dla nas jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Prawda, bracie Michale? Nie, ja nie budzę ze snu brata Michała. Nic podobnego. Tak złośliwy nie jestem. Ale pod koniec kazania trzeba publiczność pobudzić, aby wylądować świadomie. I brat Michał zawsze mi imponował tym, że był człowiekiem pracy. Pracy. Paweł, ty tam pracy. Bo nigdy nie pogodził się z przekonaniem, że emerytura powinna zatrzymać nas w naszym rozwoju. Moi drodzy, jeśli pozwalamy Jezusowi, aby kierował naszym życiem, to chcę wam powiedzieć, jeśli poświęcicie swoje życie pasji, jaką Bóg włożył w wasze serce, to zobaczycie, kochani, młodzi i starzy, co życie będzie napełnione sensem. Ale najważniejszą pasją niech będzie Chrystus, bo tylko On jest godnym zaufania obiektem wiary. Tylko On. Tylko On. Najpiękniejszy z ludzi. Sztandar dla narodów. Tylko On.
I zanim idźcie. Zanim idźcie. Moi kochani, z tęsknotą oczekujemy na przyjście Chrystusa, czyż nie? Z tęsknotą. Ja także. I niech naszą największą pasją będzie przygotowanie innych na ten dzień. Podzielmy się z nimi tą wiadomością. Zróbmy to, dając im książkę, dobre słowo, słowo zachęty. Bo o kim, jak o kim, ale o nas należy mówić, że jesteśmy ludźmi sukcesu. Tak, ludźmi sukcesu. I ja to mówię. I wybaczcie mi, że jeszcze przedłużę 3 minuty. I wywołam Andrzeja Mikołajczyka. Rok temu napisał do mnie maila. Nie pisał przez długie lata. I napisał mi: Mirku, co słychać? Andrzej Mikołajczyk to jest jeden z tych pozyskanych w czasach Berta Radzikiewicza. Napisał mnie maila, powiedział: co słychać, Mirku? A ja byłem po takim świeżym doświadczeniu. Wracałem z Warszawy autobusem, obok mnie siedzieli młodzi mężczyźni, wyperfumowani, eleganccy, z laptopkami i tak dalej. Mówili językiem dla mnie niezrozumiałym, informatycznym, biznesowym. Pomyślałem sobie: o, takie ikony XXI wieku, świat nowoczesnego biznesu. I jeden z nich pyta drugiego: słuchaj stary, co słychać? A ten 35-latek tak wyglądał, mówi: u mnie pasmo nieustających sukcesów. Tylko takich odpowiedzi udzielam. O, myślę sobie, ale go wyszkolili. Pasmo nieustających sukcesów. Ale wiecie co, przemyślałem to. Patrzę potem na nich, palą papierosy, zachowują się tak różnie, myślę, a to nie są chyba tak do końca ludzie wierzący, no ale jak mają sukcesy, to dobrze. No i pisze do mnie Andrzej Mikołajczyk i mówi: co u ciebie słychać? I co mu napisałem? Pasmo nieustających sukcesów. A ja? Nie będzie mi Amerykanin po oczach świeciał swoimi sukcesami. Bo on w Stanach Zjednoczonych mieszka. Słuchajcie, długo, długo nic, za chwilę odpowiedź. Mirek, u mnie też sukcesy. Żonę mam kochającą, 2 dzieci, które chodzą na muzykę, na skrzypcach grać i tak dalej. To działa, kochani. A nie, co u ciebie słychać, stara bieda? Adwentyści mają odpowiadać: u mnie? U mnie jest pasmo nieustających sukcesów. Ja to powtarzam. Dlaczego? Bo mam kochającą żonę od 30 lat, która mnie dzielnie wspiera. Bo mam wierzące dzieci, z których się cieszę. Bo mam pracę, którą kocham. Bo mam dolegliwości zdrowotne, które mnie do mojego Boga zbliżają. Tak, one mnie do Boga zbliżają. I wreszcie mam nadzieję życia wiecznego. Czy to nie jest pasmo nieustających sukcesów? Myślę, że tak. A jeśli któryś z nich nie powtarza się w waszym życiu, to Bóg ma o wiele lepsze do osiągnięcia, a może inne niż te, o których ja powiedziałem. Kochani, największą tragedią nie jest dla człowieka nawet śmierć, ale życie bez celu. I życie, któremu nie przyświeca żaden cel, jest trywialne, nieznaczące i chybione. Stąd też, moi drodzy, nie pozwólmy, aby okoliczności życia, problemy, trudności dyktowały nam, jak mamy to życie sobie układać. I powtórzmy, bądź uczniem Jezusa. Dziel się dobrą nowiną o życiu z Nim, jakie z Nim prowadzisz. I służ Bogu w taki sposób, że pomagasz innym. Jeśli tylko to zrobisz w życiu, to zrobisz. Będąc rolnikiem, pracownikiem fizycznym, naukowcem, kimkolwiek, osiągnąłeś życiowy sukces. Do tego was chciałem zainspirować. Bo wierny jest Bóg, który nas powołał do sedna, do swojej wspólnoty z Synem swoim, Jezusem Chrystusem. To jest Jego sukces. Drugi należy do ciebie. Odpowiedz mi. Moi kochani, i kiedy Helena Keller na to pytanie, czy jest coś gorszego od ślepoty, odpowiedziała: tak, jest coś gorszego. Widzieć, a nie mieć wizji, to ja odpowiem. To jest o wiele gorsze od ślepoty. Życzę wam Bożych błogosławieństw na te wakacje, dobrych celów i Bożego prowadzenia. No i oczywiście pasma nieustających sukcesów. Amen.